Wracamy do naszego starcia. Jest to starcie epickie, więc ciężko jest w nim trochę, ale damy radę. Jest to starcie PvP. Ja jestem zwykłym crafterem w tym RPG-u, a oni mi każą się strzelać z jakimiś typami na karabiny. O ty kurwo! Zajebiście! Kurwa, odpuszczę zjebie! Kurwa, wpadłem w ten. Wpadłem za teksturę. Jezu, co się... Wyszedłem z tego auta i wylądowałem za teksturą. No to tak, tak powinno być. Dobra, i teraz... Dorwijmy ich! Jak się kurde sterowanie. Sprint, 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 zmień broń następna. Aha, czy nie ma czegoś takiego, kurwa mać, no nie powiedzą ci jak to włączyć, no. Mamy ich! Się robi którymś przyciskiem, G. Fajnie, że mam granaty, szkoda, że nie wiem jak się ich używa. Całkiem nieźle nam idzie, powiem wam. A ten już leży. Zajebiście! Czekaj, co mogę zrobić z tym kompem? Aha, chyba tylko wziąć ten. Myślę, że może mogę coś zhakować jeszcze innego. Vibu, zaraz nas odjebią! Ona tego snajpera załatwiła już?
ciężko tam dostrzelić na taką odległość, nie mając snajpery żadnej. Ta moja broń jakieś obrażenia. No dalej, chujki! Typek dostał zwarcie, kurde. No. Jezu, ile magazynków. Super! Popisowy rozpierdol! Gdzieś tam za kartonami chyba stoi, bo się go da trafić. Albo i nie do końca. Dostałem! Kurde, musiałbym się ruszyć, się boję, że jak się ruszę, to mnie zastrzeli. Wiecie, o co chodzi. O shit, bo typ, kurde, strzela przez sufit. Widzicie, jak to jest. Strach się bać. Dostałem! Fuck. Ua! O nie, spadłem w teksturę. Tu jakiś jeden się na dole pojawił, trzeba uważać. Dobra. No normalnie by chyba ta walka tyle nie trwała, ale no mówię, moja postać to nie jest taka do walczenia. Jezu, jakbym teraz zginął, to bym chyba, kurde, rzucił monitorem. Koło wyboru jest pod altem. O Jezu, zajebiście. No dobra, ale co dalej? Bo jakby mam to... Chyba, że to się w inwentory zmienia? Bez sensu. Oni się jeszcze leczą. Trochę się leczą.
Dobra, mam 40 tych granatów. W ogóle fazuje ten typ chyba, tak? Ogóle jest jakiś zbugowany i prawo-lewo lata. Jezu, udało się, chyba go pokonaliśmy. 5. Jest, zapis. O, w mordę, ale to było najgorsza walka w moim życiu. Chyba pierwsza w tej grze. Dobra, polutujmy teraz wszystko, żeby nie było. Jakaś broń żółta, to chyba epicka, co? Kurde, ich tu leży. Całe stosy. Dobra, muszę ten ekwipunek sprawdzić. Jakiś shotgun lepszy, niby. A to jest w ogóle jakiś Widowmaker ikoniczny. To może byśmy sobie jednak go wzięli. Modyfikacje. Nie mam żadnych modyfikacji. Może jak rozmontuję, bo mam teraz, że jak rozmontuję broń, to będą modyfikacje. Więc bardzo możliwe, że teraz będę miał bardzo dużo modyfikacji. Czy to jest... To jest karabin. Ten jest epicki, ten jest epicki. Tamte nie są epickie. Dobra, spodenki. No niestety gorsze. Chociaż wyglądały ciekawie. Dobra. Tu w ogóle mam jakieś... Telhack... Przywołania, uszkodzenie broni, wezwanie wsparcia. Zakłócenie. Dobra. Postać. Aha, i tu mieliśmy ten. O nie, to było to do rozmontowywania, a my tego nie mamy. No tak. A ja już rozmontowałem wszystkie bronie. Cześć, Rogue. Panam. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy. Dobra, więc teraz chcieliśmy to wytwarzanie zrobić, tak? Chcieliśmy
Tego możemy ulepszyć, albo pistolet. Co myślicie, lepiej ulepszyć? Chyba shotguna, nie? No i potrzebujemy znów 34 takie. O Jezu, nie, no to się musi jakoś dać masowo produkować. Nie ma ktoś pomysłu, jak? Może się jakaś ilość gdzieś wpisuje albo coś. No, to jest chyba najgorsze, co może być. To jest minigierka, chyba gówno, minigówno. Minigierka. Minigierek żeście nie widzieli. Jeszcze to trzeba puszczać, jakbym to jeszcze mógł trzymać, nie? No czy oni nigdy nie grali w żadną grę o craftingu? Ministolet, dokładnie. Obrażenia elektryczne czy chemiczne? Ja mam jakieś zwiększone na ten obrażenia na terminatory. Zrób makro. O, jakbym miał takie makro pod myszką. Może jest jakiś kowal na mieście. No nie wiem, nie, są jakieś stoły krafterskie? Przypomnijcie mi. Czy, nie wiem, czy tam w naszym domu chyba nie było stołu krafterskiego. A rzeczywiście, co któryś nie zużywa materiałów, co jest w sumie całkiem przyjemne, bo one trochę kosztują. Jakbym tak tą broń zupgrade'ował bez tego. Dobra, jeszcze 3 takie i kurde, z 30 takich, czyli muszę tego jeszcze naprodukować. Nie mówiąc już o tym, że nawet mi nie mam napisane, ile aktualnie ich mam, nie? 250 razy trzeba kliknąć. Jakby to trzeba było kliknąć, to by było spoko, to trzeba kliknąć i przytrzymać. To jest najgorsze. Kurde, ja te bronie rozłożyłem tam. No ale dobra, powiedzmy, że te modyfikacje, które w nich były, to nie były jakieś takie niesamowite, nie? Dobra, i teraz jeszcze tych muszę narobić. Myślę, że tego shotguna sobie zwiększę, bo ja tymi shotgunami troszeczkę gram, nie? Więc taki shotgunik epicki, to jeszcze z tej misji, to by mi się przydał. Dobra, mogę go zrobić. I on ma teraz 179, tak? Czy ile on ma? 284. No to jak 189, nie rozumiem. No dobra, i teraz mogę mu wsadzić jakąś optykę, na przykład taką. I mogę mu modyfikację. Ale co znaczy, że ja daję modyfikację? On mi tu broń pokazuje. Komponent. Rozłożyłem tam tą broń i nie dostałem w... Aha, bo kurde, nie zrobiłem tego. Ja pierdzielę. To miałem zrobić i straciłem te ulepszenia. Dobra, powiedzmy, że to nie były najlepsze ulepszenia, jakie mogły być i tak naprawdę nie są, nie mają dla mnie żadnego znaczenia. O kurde, mogę jeszcze ulepszyć, patrzcie. 27 takich. Okej. Okay. I sobie go ulepszę już do broni żółtej, epickiej, najlepszej, cokolwiek to z legendarnej. Wiem, że znajdę mnóstwo innych ulepszeń, to tam tak był jakiś paździerz, co ja tam ten... Się może przydać na jakiegoś bossa, wiecie, wyskoczy mi jakiś Arasaki, kurde, koleś i będzie przyps.
Jak się trzyma shift, to się... Nie, nie zrobi więcej. Z kontrolem też nie robi więcej. Może spróbujcie to wygooglować. Arasaka sraka. Kurde. Jakbym alt przytrzymał je w 4. Może, może. Kurde, ile ja tego jeszcze potrzebuję? Nie wiem, czy mi starczy tych. Masakra. Zrobię pauzę na YouTube'a nagranie. Jedziemy dalej. Nie. Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Spadajmy stąd. Dobra, zajmij miejsce pasażera. To chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na sucz. Że niby dawniej była słodka i powabna? Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią kurwa mocno potrząsnąć. No z tym craftingiem to masakra. Jak tego nie zmienią, to ja nie wiem, czy to będzie w ogóle się dało cokolwiek porobić. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Tu tam mam 30 komponentów w tej broni, ale w tej kurtce jest ich 100 do zrobienia. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Tak to baba pro. Ustawiłam nam spotkanie. Deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Helmana. Pasuje? Sunset Motel? Co to za miejsce? Sprawdzona miejscówka. Niedaleko stąd. No jasne. Godzina klikania, żeby sobie kurtkę zrobić. Ciekawe, jak się robi legendarną kurtkę. Legendarną kurtkę się robi dłużej niż gra przechodzi Wiedźmina 3. Dobra, przemijmy, bo ona widzę, że nie umie prowadzić szybko, tylko tak powoli, to muszę to przewinąć. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. Cześć, boss. Banan! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pilnuję, żebyś nie fikał. O, bardziej pyskata od nasza? Przekonajcie się. Lubię ją. Lubi mnie. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Coś ekstra. To może ja też coś ekstra bym dostał od... Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Rafeni dojechani, Sixth Street ci zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Widziałem, widziałem. O kurde. Pożywam się. Hakują mnie. Hej, Noah.
Hej, interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie, od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpierw przetrzymała. Co podać? No dla mnie... Dwa brozety. Brozety. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałaś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsowali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper.com, z którymi mają układy. Zdrówko. Za to, co jeszcze przed nami. Za to, co przed nami. Za samochód ona się chciała napić? Jeszcze jedno, proszę. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowały. Czy ona na Eksa wywaliła całe piwo? Już mi szumi w uszach. Jak myślisz? Grafenów mamy z głowy? O nie, nie, nie. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. Chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale... kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale... jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Muszę się napić. Za każdym razem muszę się napić. Zawsze możesz sprawdzić, kim się staniesz w Night City. Ale to miasto nie gra uczciwie. No i nie wiem, czy warto dla niego poświęcić przyjaciół. Micza? Skorpiona? No coś ty. To miasto prędzej czy później cię wchłonie, panom. Odetnie za ciebie wszystko, co wciąż cię łączy z Aldecaldos. Muszę o tym wszystkim pomyśleć. To ja się muszę chyba jeszcze napić. Ciekawe, czy się da stracić przytomność. Ile tego piwa tam jest? Bo udaje tylko, że pije. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać. Pokombinować, potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zabrałybyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? Aż się chyba napiję. A może jeden pokój? O kurde, co ja zrobiłem? Ach, no a ma w większości tych klitek po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Czekajcie, czekajcie, muszę się napić, bo to teraz poważna sytuacja. Ale ona woli chłopaków podobno. A może ja jestem chłopakiem tak naprawdę? Nie to miałam na myśli. Wiem. Po prostu cieszę się, że cię poznałam i pomyślałam, że... Szybka znajomość, kurwa. Nie przejmuj się, Luz. Ja też się cieszę, że się poznałyśmy. To był kurewsko ciężki dzień, ale dałyśmy radę. I jutro też damy. No i spoko. Wszystko okej? Mhm. Tak. No, a weźmiemy jeden pokój podwójny. Tylko na tę noc. Idę się przespać trochę. Już się chyba napiję jeszcze raz. No niezły podryw, powiem wam. Że jakbym miał nomada, tak jak klocuch. On woli takich, kurde, nomadów. A nie takich jak ja. Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Nie walnę się do wyra i od razu zasnę. Ty też lepiej odpocznij. To dopiero początek.
Taki mam plan. O Jezu, znów nie mam włosów. Zawsze mi włosy wytnie w mojej postaci, kurde. Czy ją zhakuję, kurde. Dobranoc. Miałem wybierać dwie rogi, których czat by nie wygrał. Wybrał, aha. No, może. Nie wytrzymam. Ale to uszkodzenie chipu relik to jest chyba takie... Na zasadzie, no tak ma być, tak? Dobra, spotkaj się z panem o północy. Dobra, koleś od broni, czekajcie, zagadam z nim, może jakiś dobry typ. Jakie co tam słychać w wielkim świecie? Tak sobie myślę. NCPD na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. Może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. Co masz na sprzedaż? Broń. Najlepszą na Badlandach. Broń. Ty, ale ona ma legendarną... O Jezu, za 86 tysięcy. 6 slotów, ja pierdzielę. Mhm. 151 sztuka tego kosztuje. O, przeciwwaga. To nawet niezłe. Kupię to. No dobra. I bym sobie teraz do tej broni wziął to. Bo w shotgunie myślę, że może się to przydać. Schemat do wytwarzania. Co, ja taką przeciwwagę teraz mogę wytwarzać? Nie mogę. Bo ona już jest chyba najlepsza. Może ja jakbym miał prostszą, może by mnie taniej... Nie, ale to by nie na pewno taniej nie wyszło. Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Geometrię. Jak się spało? Znośnie. No gadaj, gadaj, bo... W porządku, pogadamy później. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Co? Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. No właśnie. Założymy się? Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AV-ka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne? Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Mhm. No dobra, fajny plan. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Ale będzie EMP. Co mi to, co to jest, że nie mogę tej odpowiedzi dać, bo nie mam umiejętności. Ale zastanawia mnie, czemu nie mogę... uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. Czemu... Co mi daje to, że ja wiem, że to jest EMP i z nią o tym gadam? No nie wiem, co zaimponowałem jej, czy co?
Wiecie, nie rozumiem, co mi ta opcja dialogowa dała. Nie. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to... A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Lubisz zadzierać skorpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz, Rafeni... Chodzisz na grząski teren, Vi? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? Mhm. No dobra. Powiesz coś jeszcze, czy co się dzieje? Babo. Babo! Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Krótki przystanek na Tamie? Na to czekałem. Skalibrujemy cię z wieżyczką. Będziesz mogła obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Mhm. Skalibruj mi mózg, ale gdzie ona ma to? Podepnij się tutaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie, osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapie. Co? Wpięte. I co, będzie działko na dachu? Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna John'ego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to oflagowała. Mhm. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Mhm. Widzicie? Bo jestem hakerem technologicznym. Okej. Jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczym. Ale gdzie jest jakiś cel? Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. Zajebista ma działko. I co? Nie było tak źle. Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontroler, jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Przypominam ci, że chcę dorwać Hellmana nie po to, by dopierdolić Arasacę. To kwestia życia i śmierci. Mojego życia lub śmierci. A ja przypominam ci, że walczysz właśnie o życie przez Arasakę, ich skurwysyński tech. Więc ostatecznie kogo obchodzi motywacja? Cel uświęca środki. Zrobisz wszystko, by przeżyć. No nieźle. Elektrownia korporacyjna. Wszystko w porządku. A tu jest elektrownia. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Niezłe. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołały reakcję łańcuchową w kolektorze... To każda z tych anten wyemituje silny impuls EMP. Ja fałka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora.
No dobra. W takim razie zacznę od transformatorów. Jak rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej. No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. Widzicie, tak. No to się widzę, rozumiemy. My się znamy na technologiach. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Nie jestem ciekaw, czy ja teraz będę miał inaczej tego questa niż inni, bo taki haker ze mnie technologiczny. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zastrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle ty wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. No, Nobla jej powinni dać. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia. Potrójne R. No, może z wyjątkiem zimnego browara. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałaś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałam. Tak, ten cyberpunk. Szkoda, że zabrakło dwóch R w produkcji gry. Bo to jest triple A. Akcje na giełdzie. No i jeszcze musicie dwa A. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się, może szarpnąć. Przygotuj się. Mam nadzieję, że jakiś save będzie. Okej, jestem gotowa. Ja kogoś będę strzelał w kogoś, czy o co chodzi? Drony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim na to strzelają! Wystarczy! To wszystkie? Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Jezu, jak zahamowała. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Kurwa. Ona ma ten panel w głowie tego całego Silvera. Chyba mu i przestaje działać. Spokojnie. Tylko spokojnie. Cholera pana, nie wiem czy nie przegięłyśmy! Przeżyjesz! Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. No i co, dźwięk się skończył w grze? Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałam urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan... Może... Johnny? Johnny? Kurwa. Może tak się go trzeba pozbyć? Może powinna zostać w tym EMP? Okej. Podnieś tą zapalniczkę. Kurwa. Kurwa, kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. Co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Aha, że bo ta zapalniczka ciągle jest na ekranie. Jezu, ja myślałem, że ona już zniknęła. Już się przyzwyczaiłem do zapalniczki. Masz.
No i gdzie ten transport? Zawsze chciałam nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. Pierdololo. Ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałam już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałam, że to twój odświeżacz w samochodzie. Nasrały jej kojoty. Wal się! Pod auto. Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej kiedyś fałki. Kot mi wlazł pod maskę. Też tam jej jaja chciał. No i co? Wypatruję, ale nic nie widzę. To coś, co leci górę, u góry? Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. To jest chyba jeszcze to coś. Chwila? Jeszcze? Teraz! No to bum! Cholera, co jest? Kurwa. Ja pierdolę. Dostała. O, jest, poszło. Panam! Silniki ciągle działają! Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać! Czekaj chwilę. Patrz, zaraz drugi. Panom, co ty wyprawiasz? O, ja pierdolę. Szkoda, że tam tak to się robi. Szkoda, że tam w środku jest ten typ, którego mieliśmy. Mamy bydlaka. Jedziemy. Mieliśmy go przejąć. Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją. Wyłapałeś to? Ognia, AV-ka. Nie widzę oznaczeń. Wracą wysokość. To Mitch i Skorpion. Co oni odpierdalają? Chodź. Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może Mitch, problem Skorpion, baterii sam panom. Się... Nie zbliżajcie się do AV-ki, powtarzam. Nie zbliżajcie się do AV-ki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. Do Kang Tao, poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd. Pewnie chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to korpo. To jest kurwa samobójstwo. Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie. Nie rozumiem, a czemu to mam jest samobójstwo? Na drony? Tak, przygotuj się. U, drony. Chcą nas spowolnić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Skorpiona. Mam problem! Coś się zacięło! Wysiadło wspomaganie! Naprawię to, trzyma się, przez chwilę jedziemy na autopilocie! Zaciął się sukinsyn! Kurwa, siedzą nam na ogonie! Wiem! Pierdolone zatrzaski, nie chcą puścić! Jeszcze chwila! Kurwa! Nic mi nie będzie, okej? Okay? Powinno już działać! Trzymaj mnie przez chwilę! Chwila powinna nam wystarczyć. Dobra. Co z tego wysiądzie ktoś i zabije tamtych, co chcą pomóc, bo nie rozumiem. Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Spoko, przeżyję. Ej, ziom! Gdzie jesteś? Halo? Jasne! Skorpio. Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałaś te strzały? Wie, im się coś musiało stać. Sprawdźmy to! Jest wrak. Ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha. Pewnie zostali zabici.
No wypuść mnie z auta. Przeterminowany. Ach, chuj. Vi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. No. No to lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. Hak Vasian. Jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Wiem. Wpięta. Przejmuję sterowanie. Drony bojowe mają aktywowane systemy uzbrojenia. Zabezpieczyli teren. Czekają na posiłki. Kurwa! Nie jest dobrze, Vi. O nie! Przykro mi. To twój klan? Aldecaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. Jak wszyscy? A jeśli? Jeszcze niczego nie wiemy na pewno. Pierdolone korpy. To Mitch. Jeszcze żyje. Czyli mają ich. Rozstawili wyrzutnie. Rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. Da się ją zdjąć? 5 kangów na patrolu. Może. Ale trzeba by się tam przedostać. Kurde, ja nie wiem, czy ich mogę po cichu, tych Kong Tao. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą AV-ką? Matoły! Posłuchaj. Widziałyśmy Mitcha. Pewnie mają też Skorpiona. Znajdziemy ich i im pomożemy. Obu leży we wraku, kurde, zmiażdżony! Wszystko będzie okej. Okay. Wszystko będzie okej. Okay. Kung Tao! Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Czy jak się gra nomadami, to się ma tą misję wcześniej? Dobra, to robimy tak. Ty zostajesz w wozie, a ja spróbuję... Nie rozpędzę się tak. Idę z tobą. Tam są moi ludzie. Panam, nigdzie nie idziesz. Jesteś ranna. Zaczekasz w wozie. Ja spróbuję ogarnąć wyrzutnię. No, dobrze. Ale mam karabin Mitcha. Spróbuję cię osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszamy. Mhm. No dobra, zapiszmy sobie stan gry. Zobaczmy, czy tu nie mamy, no właśnie, jakiś level. Inżynieria. Nie mamy tu jakiegoś hakowania robotów albo coś? W pełni naładowane bronie. Tu mamy na pewno. Zadajesz więcej obrażeń mechanicznym przeciwnikom, nie? Dobra, legendarny ekwipunek teraz. Wytwarzanie. Wytworzyłem legendarny ekwipunek. Okej. I mogę tu 4 wsadzić bronię i to ma 321. Zajebiście. Jeszcze jakieś obrażenia chemiczne. Można, może zostać naładowana, żeby zwiększyć. No okej. Zapiszę sobie. Już po nich, dawaj, Vi!
Dobra, wiemy, gdzie są wszyscy, tak? Chyba jest jakaś mocarna broń teraz, wiecie, bo właśnie rozwaliłem statek kosmiczny. On mnie nie widzi? Podnieść. Tu gdzieś musi być. Ich się nie da po cichu zabijać, nie? Bo to są roboty. Tu są chyba jakieś działka. Nie wiem, tu się jakoś to otwiera, myślicie? Co do mnie strzela? Aha, tu jest panel. Zaktywuj wieżyczki. Droga czysta. Jadę do ciebie. Coś tam. Jakie bydle, jakie jest, rozwaliłem wszystko latające. Broni nie mogę podnieść. No kuźwa z tym zbieraniem, kurwa, w CD Projekt, jak w Wiedźminie, kurde. Teraz! Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Nie widzisz, rzućcie, że nie masz szans? Natychmiast! Dobra, to mnie zastrzeliłem, typa, nie będę zdyskutował z jakimś frajerem. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Matule pierdolone! Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać panom. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Żyłem. Nie. Jesteś pewien? Nie. A czy jak ja mam broń ulepszoną, to mogę wyciągnąć to ulepszenie z niej? Chyba mogę, nie? Skorpion i reszta...
Żałuję, że znaczy wyciągnąć, no jakoś usunąć i wymienić na inne. Świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie pos... Uparty sukinsyn. Kurde, chciałem kłócnąć. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej afałki. Potrzebujecie czegoś? Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej afałce. Wiesz coś? Widziałeś? Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. Gdzie? Na zachód. Niewielki oddział. Obstawa tego twojego pasażera. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Więc to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowałyśmy was ostrzec, ale nie byłyśmy w stanie się z wami połączyć. Jeśli zabrali wasze wozy, to może będzie dało się ich wyśledzić w tym pyle. Pojadę za nimi. Zostań z Mitchem, ja sobie poradzę. Jadę z tobą. Obiecałam, że ci pomogę. Obiecałam, że ci pomogę. Poza tym te skurwysyny zabiły Skorpiona. Mamy dwa motory tu, jak coś. Nie dyskutuj z nią, V. Nie ma sensu. Jedźcie. Ja zwołam ludzi. Zajmiemy się wszystkim. Zostawimy ci mój wóz. Tak, z prostytutki usług już żeśmy skorzystali. A my weźmiemy motocykle. W porządku. Kang Tao stracili kontakt ze swoją afałką. Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale Panam... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbierajmy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Skorpion i pozostali... Wiem, co czujesz, serio. Pomogę ci. Kung Tao. Pomogę ci wyrównać rachunki z Kang Tao. Ja ich wszystkich poślę do piachu, Vi. No to siedzimy w tym razem. Do samego końca. Wiesz co? W porządku jesteś. Pomogłaś mi z naszym. Może jednak wspólne łóżko. Na mój gust to ja ci wiszę przysługę. Znajdę ci tego Helmana. Aha, czyli tak to wygląda. Spłacasz dług? Nie. Nomadzi zawsze pomagają. Jestem swoim. Swoja. Dobrze to brzmi. Hmm. Ruszajmy. Mam nadzieję, że nie odjechali za daleko. Zaraz się przekonamy. Patrz, ślady zaczynają... Cholera, niedobrze. Jakieś legendarne coś z typa wyciągnąłem właśnie. Dobra, tam jest. Żeby nikt nas nie zauważył. To jest coś niebieskiego. O. Kurde, ekwipunek. Zbieram jakieś rzeczy, w ogóle nie wiem do czego to są rzeczy, bo nie pojawiają mi się. Co się kurde? Na co ja wlazłem? No dobra, co mam wsiadać na motocykl, czy o co chodzi? Jakieś tropy. Idziemy za nimi. Podążaj za Kung Pao. Skorpion mówił, że Nancy mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to nakupujemy żarcie w puszkach, zalejemy termosy kawą, whisky i ruszymy w trasę, byle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. No, ale on nie żyje. Kurwa, z tego lotniska został tylko spękany beton i przerdzewiałe blachy. Jeśli myśleli, że stąd zawiadomią swoich... Hej, ale ty żyjesz. I pamiętaj, że masz jeszcze parę spraw do załatwienia. O, w dupę. Żebyś kurwa wiedziała. Jezetka! Ty
Ty, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Oni mnie zobaczyli, czy nie? Jakiś chyba tą amunicję smart. Strzelajcie! Pieprzone chujki nie mogą nam zwiać! Nie wiem, co to była za asysta wieżyczki, nic mi nie pomogła wcale. Stoi jak ta pała, widzi. No kurde, nie dziwne, że mam modyfikację. Okej, jestem kurde cały zmodyfikowany jestem. Mamy ich! Dobra. Uważaj, snajper za vanem! Sprzątnij ich, Vi! Vi, pierdolony snajper, uważa! To za naszych kutasów! Mhm. Zabijecie! Ten jakiś jest upośledzony typ. Pozostali musieli zabrać Kalmana. Jeśli się przegrupują i wezwą pomoc, to mamy przerąbane. No to się lepiej pośpieszmy. Dobra. Dobra. Można spadać. No dobra, ale my potrzebujemy co, motory? Czy możemy na tym jechać? To jeden z naszych... z ich wozów. Sprawdźmy go. Nie wiem, czy tu cokolwiek jeszcze znajdziemy. Tyle wystarczy, gościa to na pewno nie ma. Kurde, no jesteś niebieskim. Trzeba sprawdzić, gdzie Kang Tao go zabrali. Szybko. Miałaś rację, w końcu padł. Widzę, że próbowali go jeszcze postawić na nogi. Ale pewnie wysiadł im wtrysk, tłoki nie wytrzymały. Może zyskaliśmy dzięki temu kilka minut, ale oni wciąż są przed nami. Otworzę go czy nie? Aha, to jest pod nim. No dobra, ale nie mamy motorów. Wsiąść na motocykle opcjonalnie. O shit, o shit, o shit. O shit. O shit, 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 shit. Dobra, mam nadzieję, że ona se da radę i pojedzie za mną. Czekajcie, bo... Zostawili kilku dobra. Na lotnisku. Reszta pojechała z Helmanem. Trzeba uważać, jak się te questy robi, żeby przypadkiem nie ominąć czegoś. Czekajcie, nie dogoniła tego motoru. Czekajcie, patrzcie na to. Uwczajcie to. Mam nadzieję, że Mitch skontaktował się z Arbitrem z tymi pieprzonymi zakłóceniami. Przyjadą po niego, nie martw się. Nie, źle jedzie. Wiesz, o czym teraz pomyślałam? No? Że tak właśnie wygląda moje życie. Kurwa, właśnie tak. Jak tylko próbuję się wyrwać z jednego gównopana... Babo, tyle... Ale kamień, żeśmy popchnęli. Panam... Panam, wsiąść na motocykl. Prowadzą za to wzniesienie do starej stacji benzynowej. O shit, przeniknąłem przez mur. Zakład, że tam trzymają Helmana. Teraz utknąłem pewnie w środku. Ja pierdolę. Dobra, nie do końca. Jestem, wyjechałem. Panam tam szoruje tyłkiem, kurde. Oj, Panam. To on będzie spobugował. Zajebiście! Drony, patrole, rozstawili się tu. Widzę. Helmana. Pewnie trzymają gdzie... Ale wie, dystrybutory są w nie... Nie mogły wezwać transport. Niech stanie. Zorientujemy się szybko.
to idziemy. Shit. Już wchodzimy tam na pałę. A ma tryb asysty, czemu nie strzela? Aha, pewnie dlatego, że to jest... Co ta palma tu robi? Wozy nomadów. Tak, poznaję. Klanowe. Ktoś był na dachu, nie? Łaził tu typ. Jeden z drugim, gdzie oni się wszyscy podzieli? Ty, ale ci już po nich przylecieli, to oni już mogą sobie iść. Jestem w środku. Helman musi... Jakie atuty? Postać? Muszę być. Nie strzelaj! Nie mam broni! Handlarz bronią. Jesteś? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadechowali. Dzięki. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. No ja nie wiem, gdzie jest stary warsztat. Wiem, gdzie trzymają helm. To już teraz wiem. Mana, idę tam. Dobra, osłaniam cię. No. Jesteś w stanie utrzymać ten interes? Chupie. Kto w ogóle ten... Ci, którzy nie lubią... Nie jest. Dobra. W zamian za twoją... Nie ma. O mnie też zapomni. Dobra, Jezu, jak mnie rzuca. Ja nie chcę z nim gadać, chciałem do tego komputera jeszcze wejść. Dobra, w dupie to mam. Się coś poblokowało. Kurde. A,
Kurde, wczytaj. Kurde, no jaki refleks. Ale mnie kamerka złapała. Moi drodzy widzowie z live streama. Szoszobo. Ale co to jest w ogóle? Jakiś drona ze sobą jakby miał. Tam jest jakiś typ. Rzuć broń! Natychmiast rzuć broń! Kurde, zobaczył mnie tam. Zaraz przed strzałem. W oko mnie zobaczył. Zaraz przed strzałem mnie zobaczył. Czekajcie, dajcie mi sekundę, niech ja do toalety skoczę. Dobra, wróciłem. Osiedle, gdzie ten typ się podział? O Jezu, ja to muszę wczytać, czekajcie. Przyszedłem do toalety, a tu się oni połazili po całym tym. Niedobrze, niedobrze. Przydałaby się jakaś przerwa, co? Bo już tak gramy prawie półtorej godziny, jak nie dłużej. Bez przerwy mi już łeb zaczyna boleć. Nie.
Myślę, że damy radę. Tego palniemy mu oślepienie i... Spokojnie, musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Co za żałosny szczur. Łudzisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. Co to kurde z tymi opcjami dialogowymi? Tylko spokojnie. To nic osobistego. Miałaś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Mogę tego zabić? Zadzwonię do niego. Mam zadzwonić do Takemury, tak? Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo... waluta. Postaraj się na tym coś umieć. Uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałam Hellmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Myślę, że wyjdziemy dachem tym jego samolotem. O matko kochana, jeszcze żyje i giercuje. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. No, giercuje, no. Co mam? Racja. Nie grzeć. O, shit. Coś chyba ląduje na dachu teraz. O kurde, słyszę, chyba będziemy uciekać przodem. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. Gang motocyklowy. Co? Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Mitch i Banam chcieli odbić tego typa? Podobno. To ma związek z rozbitą AV-ką. No i ze skorpionem. Leż grzecznie. Nie wiedziałem, że wzięliśmy jakiś kontakt. Kawaleria przyjechała. Sol jednak próbuje skopać tupy korpus. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. Pogadamy z Mitchem. W ogóle to co chcesz z nim zrobić? Stoi za tym długa historia. Nawet nie wiem, gdzie ją zacząć. Opowiesz przy następnej okazji. Kurde, ale przyjechali pomocnicy. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i pana. Obie ratowały im dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina panom, Sol. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta AV-ka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda, Sol. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Aldecaldos. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Kurwa. Kurwa. Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. A ta skąd wie, jaki on jest? Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. A ona tak go źle oceniała i mówiła brzydko o nim. Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. Vi,
przepraszam za tę scenę. Przepraszam. Sama widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. Powiem wam, że 39 się pali. Ile tam stopni? A, 66. Do zobaczenia. Sol, Mitch, oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie. Nadlatują! Macie minutę! Zwijamy się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. O! Zajebiście, w końcu mam jakiś lepszy pojazd. A nie jakiś biedacki, kurde, samochód. Mam teraz motocykl Skorpiona. No to porządna misja to była, a nie misja taka, wiecie. No dobra. Szybko zobaczmy tu do ekwipunku, czy tu nie ma jakichś fajnych rzeczy. A czy ja już mam to ulepszenie? Kurde, mam. Z powrotem modyfikacje zamontowane w przedmiotach. No ale otrzymałem? Teraz coś było tam z modyfikacją i nie wiem, czy otrzymałem, czy nie otrzymałem. Rozmontowuję to, a to się wcale nie chce rozmontować. To nie znika w ogóle z inwentory, nie rozumiem. A mam. Trafienie celu obniża zadawane przez niego obrażenia o 20% na 10 sekund. No właśnie, tylko to jest moje pytanie, bo... Aha, widzicie, czyli to jest jednak tak, że... Jeśli ja tutaj coś dam, to później to mogę stracić. Ale to nic, bo to tylko 25 kosztuje. Nie do końca wiem, jak to później wymienić konkretną, bo to jest jakoś tak, że te modyfikacje to w ogóle są takie, wiecie, one se same wybierają, która akurat ma zadziałać, chyba. O, zajebiście maseczka. No, powiem wam, że to jednak chyba jest duża różnica między tymi. Aha, bo ta ma zwiększony pancerz, no właśnie, ale ma. Zajebiste, kurde. No, moja postać jest najlepsza, zapisuję ją. I moi drodzy, przerwa.